W związku z inwazją Rosji w Ukrainie wielu mieszkańców naszego kraju na wszelki wypadek postanowiło wyrobić sobie paszport. Efekt jest taki, że punkty paszportowe w całej Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. Tczewski punkt informuje, że do końca marca nie dysponuje już wolnymi terminami wizyt w sprawie złożenia wniosków o wydanie paszportu. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie całego kraju, co oznacza, że mieszkańcy większych miejscowości, w których kolejki są bardzo długie, składają wnioski na przykład w Tczewie, przez co powstaje efekt domina i także w mniejszych miejscowościach punkty paszportowe zaczynają się blokować. Mieszkańcy powiatu tczewskiego skarżą się, że tczewski punkt paszportowy rzekomo nie odbiera telefonu. Starostwo tłumaczy, że telefony są odbierane przez cały czas, od godziny 8 do 15. Urząd zdaje sobie sprawę z problemów wynikających z połączeniem, ale w chwili obecnej nie ma możliwości jego poprawy. Punkt otrzymuje dziesiątki połączeń z wszystkich miejscowości województwa pomorskiego, jak również z całej Polski. Aktualnie rejestracja do biura paszportowego przebiega wyłącznie telefonicznie. To sytuacja się diametralnie zmieniła w wyniku właśnie wybuchu wojny na Ukrainie. Punkt w Tczewie, to powiem szczerze, to jest chyba wzorcowy w tej chwili, bo chyba jedyny jako nieliczny odbiera telefony. Jest też możliwość zarejestrowania się na umówioną datę. Starostwo informuje, że do końca marca nie dysponuje już wolnymi terminami wizyt w sprawie złożenia wniosków o wydanie paszportu. Umawianie wizyt w terminie do 15 kwietnia zostanie wznowione od 28 marca wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny. Umawiamy się na złożenie wniosku i później jest tylko odbiór. Odbiór jest już bezproblemowy, są wyznaczone. Tu również wszystko jest na stronie. Natomiast od 1 kwietnia miała zostać zmieniona możliwość składania wniosków. Miało nie być wniosków, tylko miało być wszystko elektronicznie. System miał być zmieniony i to by faktycznie zadziałało. Natomiast w związku z tym przestaną drukować formularze, które niezbędne. Sytuacja związana z wojną, tych ludzi jest 5 albo 6 razy więcej, być może nawet i 10 razy więcej. I problem z wnioskami, bez wniosku nie można złożyć tego zapotrzebowania. I tutaj naprawdę proszę o cierpliwość wszystkich mieszkańców. Ci, którzy nie muszą, niech po prostu odłożą to w czasie. Ale uspokajam, że na pewno działamy, ale osoby muszą być zgłoszone, zarejestrowane. Nikt poza kolejką, poza zgłoszeniem nie będzie przyjęty do obsługi. Czyli żadne kolejki, stawanie o 3, o 2 rano w nocy i ustawianie się, to tutaj nic nie da. Te osoby nie będą przyjmowane. Tylko ci, którzy są zarejestrowani, będą przyjęci i obsłużeni. A tych osób mamy 2 osoby. Przypomnę Państwu, że podjęliśmy decyzję rok temu o tym, bo punktu paszportowego w Tczewie by nie było. To zarząd podjął taką decyzję, że weźmie na swoje barki właśnie biuro paszportowe. Za jedną osobę mamy finansowanie od pana wojewody, natomiast drugą osobę my wyposażamy. Są 2 osoby, pracują i naprawdę tutaj też słowa podziękowania, bo mają co robić.